Dobra, no to mówię, może napiszemy im, że jestem w ciąży, no i że w tym stanie nie bardzo mogę się w ogóle stawić, nie? I że to nie to, że się kryjemy, tylko dojdź na komitet w ciąży, nie? Tym bardziej, że ta ciąża taka upragniona i w ogóle. W piątek miałam w ogóle wizytę u ginekologa, taką kolejną, nie? No i co, w piątek o tej 15 poszliśmy do tego lekarza i on taką miał, wiecie, coraz poważniejszą minę. I on w pewnym momencie mówi, że nie ma dobrych wieści. No to jak już ktoś tak zaczyna, no to już wiadomo, nie? Wtedy czułam, że chcę powiedzieć wszystko. Ja już czułam, że to poronienie to już jest taki, słuchajcie, jak wóz do trumny, że jak ja teraz nie zawsze trzeba mówić prawdy, to ja się wykończę psychicznie. Ja nie wiem, co się może ze mną stać. I wiecie co, i tylko zaczęłam. Ja wie pani Magdo, ale czy ja mogę powiedzieć wszystko? I ona mówi, tak, pani Aniu, to jest pani godzina, jestem tylko dla pani. Powiedziała z taką empatią to. Ja wie pani co? Bo tak naprawdę problem jest złożony, bo ja się wychowałam w rodzinie Świadków Jehowy i to ma też wpływ na tą całą historię.